Gratulacje, wygraliście 100 tysięcy RP, ale za każdego CS-a, którego zdobędzie przeciwna drużyna, tracicie 10. Miłej zabawy. A, to ja kupię przedmioty. Ja też, czekaj. I to jest rapowy Tony Hawk. Wjeżdżaj w niego, wjeżdżaj. Do końca. To jest dobry w matematykę. Ile tam razem mają? 400 mają. Czyli aktualnie 4000 RP już poszło. Co dopiero początek, dopiero 13 minuta. Lecisz, mały tasa. Nie. Ja, ale chłop takiego fejla zajebał, a jeszcze jakiś za... Master Yi wybacza błędy, wybacza moje dziaby. I złote zęby. Pozwólcie, że zrobimy krótką przerwę na kilka słów od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Buff Game. Jest to apka, dzięki której grając w twoje ulubione gry, zdobędziesz punkty, które możesz wymienić na nagrody. Buff działa w tle, kiedy grasz na przykład w Ligę, Valoranta, Fortnite'a, Dotę, PUBG i wiele, wiele innych tytułów. Grając nabijasz punkty, które potem możesz wymienić na darmowe nagrody. Na przykład nowe gry, Riot Points'y, skiny czy gift cardy. Buff nie jest żadną koparką, nie obciąża twojego komputera, jest godną zaufania apką autoryzowaną przez Overwolfa. Pozwala na gromadzenie punktów na nagrody, kiedy grasz w gry, w które i tak byś grał. I nie musisz o niczym pamiętać. Punkty na nagrody zbierają się same. Kiedy już dobijesz do wymarzonego celu, po prostu wymieniasz punkty na nagrodę i cieszysz się nowym skinem czy grą. Buff jest darmową apką. Oczywiście, możesz wykupić konto premium i wtedy zbierać te punkty trochę szybciej, ale nie jest to wymagane, żeby zdobywać nagrody. Także cóż, zainstaluj Buff, graj w swoje ulubione gry i wygrywaj nagrody. Proste. Link jest w opisie, także klikajcie. A teraz wracamy do odcinka. Jakbyśmy po prostu zefefowali w 15. Z kitu. A, nie można efefować. A Disney strategię. Ej, panowie, ale on tak nie może nas przegłosować w 20 minucie. Nie ma, dostaniecie karę na komputer, zabiorę wam kable. Dajcie mi po prostu to spuszować, może co? No jest to pomysł, ale chyba wasze ego jest zbyt silne. Idziemy stąd. Jaki idziemy? Robimy to. Zabiłem! Ej, ale zostałem sam, mimo że siedziałem na tobie. Zostałem oszukany. Adi! You good? Ja, boy! O nie! Dasz radę. Nie mają fajta chyba. To ile już RP-ków straciliście? Dużo. Za dużo. Dla mnie możecie zejść nawet na minus, to mi oddacie pieniądze. No to fajna gierka, fajna, podobała mi się. Przeciwnicy nazbierali 817 CS-ów, dlatego z waszej puli odejmujemy 8170 RP. Czyli teraz macie 91830 RP. Za każdą sekundę, kiedy w tym miejscu nie ma pingwarda, tracisz 10 RP. Oh fuck. Sekundę? Przyjdź tu, Neti, chodź tu. Nigdzie nie idę. A wiecie, że jakbym teraz mógł postawić pinka po prostu sobie tutaj na bocie i wam zniknąłby? Chyba ja tutaj życie poświęcam, ty mi coś mówisz, że kurwa. Ja powiem tyle, palec świeżbi. Mam pomysł, nastawmy na środku mi da tyle pinków, że nie będzie wiedział, którego bić. A to prawda, możecie tak zrobić. Wiecie co? Bo szkoda mi pieniędzy. Lecimy! Licznik ruszył! O nie, zniszczył, kurde! Czas leci. Postawiliście już? Tak, stoi piesek. A to jest kot. Ej, obona tutaj ten, ja się poświęcę. Ja mam pierwszy level. Jadi. Dobra, ona się fokusuje na ciebie, nie bije warda, ale głupia. Ojej, dobra. Nie. Nie bij tego warda. Zniszczy! Pizgaj go! Tak jest! Musi stać tutaj, na środeczku, pamiętajcie. No to stawiaj, Adi, ja mam jeszcze dwa. Dobrze, wszyscy na mida, to mi się podoba. W końcu pomyślałem. Tak... Robi to! Robi to Bóg gry! Leci się! Jest! Jeszcze jeden! Jest! Lecimy z timerem, proszę państwa, RP-ki ciekną. Ej, dobra, to wyjdź do mnie na świat. O, ja też właśnie szubię tego drinka, czekaj. Jakiego drinka? No w Genshinie. Nie. A, bo ja dodałem herbatę zamiast soku. O nie, on chce postawić warda! Hello! Oh fuck! Dobrze! Dalej miniony, respcie się! Yeah, boy! Defeat. Po tej grze nasza wesoła Ferajna miała na koncie 89170 RP. Za każdą minutę trwania tej gry tracicie 1000 RP. A dodatkowo, jeżeli ją przegracie, tracicie 10 tysięcy. Wiem. No i kurwa umrę, bo ten pani śmieć gra w Genshina! Ale co ja zrobiłem takiego? Ale co ja zrobiłem?
Kurde, zakaz! 10 000 RP odejmujemy Gryffindorowi, jak Genshin będzie włączony. Nie, jeszcze czekaj, nie, bo ja jeszcze dobry. Nie... Kurwa, minus 10 punktów dla Gryffindoru, zakaz jest tego słowa. Kapnę, bo jest takie fajne zwierzę, Genshin, nie? I Genshi według mnie mają duży impact na środowisko. Genshin impact! Nie. Ej, czy Genshi składają mi jajka? No mogłeś tu trafić, ale dobra, nieźle. Nie mogłem. Panowie, ta gra wychodzi całkiem dobrze. Straciliśmy już, znaczy wy straciliście, 8000 RP. Czekaj, to każda minuta to jest 1000 RP? Tak. Co on tu robi? Daj. Tu pasztet został, masz. Niezjedzony. Babciu z pasztetem. Ty, ja myślałem, że to wart. Ej, ty, aha, a ten jak tryharduje tam, spocenie, patrzcie. O, spocenie zawodowe, dobrze. I 20 000 RP poszło się. Eti, patrz, jak wynosi całą drużynę na swoich plecach. Ty, on ci nic nie bije, co się dzieje? Nie, egzystują, no... chłopa! Chomika wyjebał. A teraz zginie już. Nie. Dobra, kolejny 1000 RP się szykuje. Uwaga, proszę państwa! 2-1! 3-7! No i proszę państwa, czy to będzie koniec? Ej, Family Picture, a nie, dobra, kończyło. I koniec! Ej, mamy to! No dobra, proszę państwa, 23 000 RP zostało stracone w tym challenge'u. Finalnie zostało nam tyle, a teraz jeszcze jedna ostatnia runda. Dobra, proszę państwa, ostatnia gra. Za każdego deda, straconą wieżę, inhibitor, smoka, heralda czy barona tracicie 1000 RP. To tyle i nie można surrenderować. Uciekaj! Dasz radę! No nie! Jest! Na razie tylko 13 000 RP. No taki średni start bym powiedział, a później było tylko gorzej. Przeniesiemy się w czasie. Dużo, dużo do przodu. Słuchajcie, ja myślę, że brakuje nam motywacji. Ja dodaję zasadę. Jeżeli wygramy tę grę, to zwracam 20 000 RP na konto. Ale nie wygramy i nie ma szans! Nie ma szans! Musisz uwierzyć! Nice! A, Adim podjebał killa, fajnie. Jezu, ma tej talczy, excuse. No nie, przestań mnie nakrywać tym jebanym żołędziem! Jest! Przeżyłem. Let's go! No i no widzicie, mamy szansę! 20 000 jest do zdobycia. Chodźcie, tu jest szansa. It's Donald Duck. Do nie, Masz ultimate'a? Aj, super. Okay. Zimny, może chcesz coś jeszcze jakoś bardziej zmotywować, co? No co on tak? Mamy na easy, Ura. Nie! Tak jest, zabity! Kurwa, szao! Chciałem powiedzieć, że nie robię open. No i finalnie w tej rundzie chłopaki stracili 51 000 RP. Czyli finalnie zostało nam tyle RP, co przeliczenie na złotówki wychodzi tyle. I cała ta suma trafi na zbiórkę na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Na się pomaga. Macie też link w opisie, także jeżeli chcecie się dołożyć, to zapraszam bardzo serdecznie. A tutaj jest familiada z League of Legends, możecie sobie obejrzeć. Zapraszam.